Raz, dwa, trzy. Zginiesz ty. Zanim zaczniemy recenzję, chciałam pogratulować dystrybutorowi tego filmu za tłumaczenie tytułu. Naprawdę się udało. Jest to zdecydowanie kreatywne podejście, bo tytuł Ready or Not przetłumaczyć jako zabawa w pochowanego, co świetnie odnosi się do tego, czym ten film jest, jaka jest treść tego filmu. Dziękujemy, a teraz do rzeczy. Zabawa w pochowanego to taki, powiedzmy, thriller komediowy, w którym panna młoda o godzinie 12, tuż po swoim ślubie, musi wziąć udział w pewnej grze, która jest taką tradycją rodzinną pana młodego. Nasza główna bohaterka ma zostać teraz członkiem bardzo bogatej rodziny, która dorobiła się na grach planszowych. W związku z czym tradycja nakazuje, że każdy właśnie nowy członek rodziny o północy ma zagrać w jedną z gier, no i na nieszczęście nasza główna bohaterka wylosowuje taką, której nikt nie chciałby wylosować, choć się tego nie spodziewa. Będą się bawić, jak sam tytuł sugeruje, w chowanego. Tylko że takiego chowanego, że jak już kogoś znajdziesz, to go po prostu zabijesz. Jesus, you shot the maid. Czego się spodziewałaś w ogóle po tym filmie? Spodziewałam się krwawej, dobrej zabawy. I właściwie poniekąd ten film tym jest. I to, co bardzo mi się podoba, to to, że na samym początku filmu mamy od razu ustalone zasady gry i on się ich trzyma. Plus ten film też nie udaje niczego innego niż to, czym jest, a jest taką czarną komedią z elementami gore, więc jeżeli ktoś lubi tego typu zabawy, no to wydaje mi się, że spędzi w kinie dobrze czas. Tak, na pewno dla tych, którzy idą do kina, żeby trochę pooglądać tej lejącej się posoki i bardzo kreatywnego zadawania śmierci, powiedzmy, poszczególnym członkom ekipy, powinna być to taka jazda bez trzymanki zdecydowanie i faktycznie te kilka elementów humorystycznych, bo ten film zdecydowanie nie jest na poważnie, ubarwia tę historię. Tak, i w ogóle w tym swoim humorze, który tam jest przemycany właśnie w tych jednak horrorowych dosyć scenach, ten film jest bardzo samoświadomy i wydaje mi się, że to też jest jego ogromna zaleta. W tej historii nie ma ambicji na to, żeby opowiedzieć o czymś innym niż to, co się tam dzieje. To znaczy, wiesz co, ja ci powiem, że odczułem na samym początku, że trochę tych ambicji jest, że to jest wszystko pod takim płaszczykiem metafory. Mamy tutaj tę bohaterkę, która jest taka tarmoszona przez absolutnie wszystkich. Trochę tu miałem skojarzenia z Revenge, którym się zachwycaliśmy jakiś czas temu, tylko że ten wątek jakby tak nie wybrzmiewa ostatecznie w filmie. Wiesz co, ja mówię tutaj o tej warstwie takiej czysto fabularnej, bo oczywiście tutaj też można odczytywać takie rzeczy, że to, że ta dziewczyna była wychowywana przez rodzinę zastępczą, a teraz szuka takiego, no nie wiem, spokojnego miejsca, bezpiecznego, no to plus, no można się tutaj doszukiwać jakiejś takiej satyry właśnie na tych szalonych bogaczy i co to oni nie wyprawiają. Niemniej jednak trzymałabym się tutaj jakby tej głównej linii, bo ona wydaje mi się dostarcza najwięcej rozrywki po prostu. Mhm. Bo bardzo szybko przechodzimy od tego właśnie wyjawienia, powiedzmy, zasad rządzących w ogóle całą tą grą głównej bohaterce, a potem właśnie mamy tą zabawę w gonianego. Ona zaczyna się chować w poszczególnych miejscach, tam w tym całym domostwie, bo tu mamy do czynienia z taką wielką chatą, z mnóstwem pokoi, z jakimiś windami, innymi tego typu rzeczami, więc ukrytymi tam korytarzami. Tak, więc tam absolutnie sam bym się pobawił w chowanego w takim domu, bezproblemowo, tutaj wszystko. Może bez broni. Zresztą, samo wykorzystanie broni. To jest coś, co podobało mi się bardzo, ponieważ uczestnicy tej zabawy faktycznie nie wiedzą, jak korzystać z tej broni. Tak. To jest akurat dosyć fajnie wygrane. Jakby to nie jest tak, że to jest rodzina morderców, którzy na co dzień sobie polują na Bogu ducha winne panny młode. I to jest fajne zestawienie, bo jakby mamy tutaj tę rodzinę, która jest przekonana, że musi to zrobić, chociaż żadne z nich nie ma tak naprawdę doświadczenia w tym temacie. I tam mamy wyłącznie wspomnienia pana młodego oraz jego brata, którzy gdzieś tam pamiętają jeszcze z dzieciństwa jeden incydent, który był w podobnym duchu. Tak, 30 lat przed akcją naszego filmu ostatni raz miało miejsce coś takiego. Samo to, że im się tak
nie za bardzo udaje i nie do końca wiedzą, co robić, i ta broń chybia co chwilę. To już było samo w sobie zabawne. Mhm. No, poza tym, że są tam też krwawe sceny. No wiesz, no jak też masz takie pełne spektrum postaci, każda z tych postaci jest troszeczkę z innej parafii. Mamy tutaj takiego gościa, który nie potrafi obsługiwać kuszy, mamy jakąś ciotkę, która nagle bierze wielki topór i ona będzie w tym momencie ścigać tę ciotka panią. Ciotka jest w ogóle królową tego filmu. Ona zabija spojrzeniem, ona tak. Nie musi mieć broni żadnej. Zdecydowanie. Ale ma. Ale ma. Ale ja z tym humorem mam też jeden konkretny problem, to znaczy wydało mi się, że część z tych żartów była cholernie przewidywalna. Były wygrywane w taki sposób, że ja dobrze wiedziałem, co za chwilę nastąpi i nie czułem tej mega radochy z tego żartu, który właśnie miał nadejść. Okej, okay, wiem o co ci chodzi, bo pewne sceny są zbudowane tak, żeby był akurat ten żart. Być może to jest też kwestia tego, że niektóre z żartów się powtarzają, bo sytuacja tego wymaga. Tak, ale wiesz, no są też powiedzmy filmy, które działają na tej zasadzie, że dzięki temu, że żart jest powtarzany, on jeszcze bardziej bawi. A tutaj miałem wrażenie, że już w pewnym momencie po prostu jakby zaczęły się kończyć pomysły twórcom. I mam właśnie troszeczkę zastrzeżeń względem scenariusza. Bo na przykład sam dom i sam koncept na to, że będziemy się ganiać po tym domu, że on ma właśnie te labirynty, jakieś tajne przejścia i tak dalej, on jest super. Tylko mam wrażenie, że właśnie na pewnym etapie twórcy bardzo szybko przeszli z tego domu do powiedzmy innego miejsca i ten dom pozostawili gdzieś tam z tyłu, a myślę, że można go było znacznie lepiej wykorzystać ostatecznie. Ja mam zastrzeżenia co do tego, że ta jedna sekwencja odbywa się poza posiadłością. No i ona jest też taka... I ona moim zdaniem jest przeciągnięta i niepotrzebnie trochę rozbija całkiem niezłe tempo tego filmu, bo mimo, że nie do końca wszystkie jakby konkretne lokacje w tym domu są wykorzystane tak, jakby się chciało, bo niektóre aż się proszą, żeby tam jeszcze więcej zrobić, to i tak uważam, że do pewnego momentu jest naprawdę, naprawdę dobrze. Później mamy ten moment takiego niestety rozchodzenia się w szwach tego, ale wracamy na szczęście i finał jest cholernie satysfakcjonujący. Finał to jest najlepszy element tego filmu i tak naprawdę on sprawił, że myślę o tym filmie ciepło, ponieważ były tam momenty, w których naprawdę wybijałem się z rytmu, w których zastanawiałem się, dlaczego w ten sposób, dlaczego nie podziałać tutaj nieco bardziej kreatywnie, ale finał to zdecydowanie wszystko wynagradza i on jest po prostu mięsisty, mocny, jest do wcipny i po prostu zadziałał tak, jak powinien cały film zadziałać, moim zdaniem. No i bardzo dobrze, bo najważniejsze jest to, jak się kończy. No lepiej, tak. Tak. Myślę też, że można było jeszcze więcej wyciągnąć z bohaterów. Mamy ich całkiem ciekawie nakreślonych, w sensie każdy z nich ma jednak jakieś tam swoje określone cechy, które w pewnych scenach wybrzmiewają, ale mogłoby być tego jeszcze więcej, moim zdaniem. I gdyby ten film był odrobinę dłuższy, bo on jest krótki, tak, myślę, że właściwie wyszłoby mu to na dobre. Poza tym, perełka tego filmu to jest Samara Weaving. Już naprawdę to, jak los ją przeciorał w trakcie tej jednej nocy, to jest bardzo satysfakcjonujące podczas oglądania. I tutaj ponownie miałem skojarzenia z Revenge. Tak. Bo tamta dziewczyna tak samo była tak przeciorana, jak to nazwałaś, przez los, że aż cholerną, dziką satysfakcję sprawiały momenty, kiedy jedna i druga, zarówno w jednym, jak i w drugim filmie, brała sprawy w swoje ręce. I no to... panna młoda ze strzelbą, to jest taki piękny obrazek. Tak, ona jest na plakacie, więc jakby tutaj nie ma żadnego spoilera, bezproblemowo. Poza tym dziewczyna ma świetną charyzmę, bardzo dobrze wygląda na ekranie, radzi sobie właśnie i w tych scenach komediowych bardziej, i w tych mocniejszych, powiedzmy, bo jest jedna taka scena, że mi się aż zrobiło tak... Ta w piwnicy? Tak. Samara Weaving, z tych Weavingów, doskonale krzyczy. Ja jej ufam, że dokładnie w tym momencie przechodzi takie katusze, jak oglądamy na ekranie. Tutaj widać pełne zaangażowanie, to jest bardzo taka fizyczna rola, mimo wszystko, tak, nie? Tak. Na tyle ona mi się podobała w tej roli, że chciałabym jej oglądać więcej na ekranie. Nie wiem, jakie ma dalsze plany, ale w roli takiej final girl, która bierze sprawy w swoje ręce, sprawdza się świetnie. Tak. Widzieliśmy ją zresztą w filmie pod tytułem Opiekunka na Netflixie, a jakiś czas temu też w Trzech Billboardach za Ebbing, Missouri grała drugoplanową rolę i tam wypadła absolutnie świetnie, więc ja teraz bardzo mocno kibicuję, bo uważam, że dziewczyna jest w stanie pociągnąć taką pierwszoplanową rolę jak najbardziej. Ale gdyby miała być gwiazdą takiego konkretnego B-klasowego nurtu, to
właściwie też czemu nie? Bo niech właśnie... się bawi. Tak, bo z tym filmem jest trochę tak, że on ma tak fajny koncept wyjściowy i tak świetnie się kończy, że aż chciałoby się, żeby nastąpiły jakieś kontynuacje, bazujące w jakimś sensie na tym koncepcie, ale w jakiś kreatywny sposób podchodzące do tego konceptu. Jest krwawo, jest zabawnie, fajna główna bohaterka, jest jakiś morał w tym mimo wszystko, no nie będziemy zdradzać może jaki, bo być może przekonacie się sami. Nie uważam, żeby to była lektura obowiązkowa, ale w tym okresie takim przedhalloweenowym powiedzmy, jak najbardziej można się do kina wybrać. Jeżeli nie, to myślę, że warto sobie to później nadrobić na jakimś VOD czy w jakimś serwisie streamingowym. No to jest świetny pomysł na seans ze znajomymi, tak. Zdecydowanie. A potem się pobawić w Chowanego. Na przykład. Ja powiem tak, myślę, że warto się przejść na ten film, ale daleko mi do zachwytu. Bo uważam, że w połowie filmu gdzieś tam naprawdę mocno siada tempo. Niektóre wybory dotyczące samego scenariusza i fabuły moim zdaniem są trochę chybione. Można było tam dużo bardziej kreatywnie się pobawić i faktycznie wykorzystać możliwości tego domu. Więc jeżeli szukacie czegoś lekkiego, rozrywkowego, ale mimo wszystko z takim ładunkiem cierpienia i krzyku i flaków, to jest takie coś dla was. Tak. Krwi jest całkiem sporo. Tak. Więc dawajcie znać w komentarzach oczywiście, co myślicie na temat Ready or Not. I czy oczekiwaliście właśnie takiego filmu, czy spodziewaliście się jednak czegoś innego i trochę się zawiedliście? No. To wszystko od nas. Do zobaczenia w następnych odcinkach, a my idziemy się pobawić Chowanego. I am going to find you, stay inside the shadows, all you girls and boys. Don't you make a noise, or I am going to find you. Run, run, run.